Ojcze, ja uwielbiam Cię, potrzebuję Cię. Jesteś moim Bogiem, ufam w słowa Twe. Z Tobą wszystko mogę, bardzo kocham Cię, Boże mocy. Witam was, kochani. Hello everyone. Zatrzymajcie się i posłuchajcie. Stop for a moment and listen. Mam wam coś do przekazania. I have something to tell you. Bardzo ważnego. Very important thing. Że jeżeli to dziś przyjmiesz, if you accept this today, what I'm saying, to odmieni twoje życie. This will change your life. Na wieczność. For eternity. Nazywam się Damian. My name is Damian. I wiem, że wielu z was, and I know that many of you, się modli, keep on praying, szuka Boga, keep on looking for God. Ale chcę wam powiedzieć, but I wanna tell you, że widzę, that I see, że to nie przynosi, that it doesn't bring żadnego rezultatu, any results. Jest to martwe. This is dead. To jest uczynek. This is some kind of a deed. Martwy. The dead deed. A ja chcę dziś powiedzieć. And I want to tell you today.
jak w prosty sposób, about simple way, przez łaskę, that you can do through faith, through grace, możesz pojednać się z żywym Bogiem, what you can do to be one with God alive, z żywą osobą, with alive God, to jak ja to zrobiłem, just like I did. W 2015 roku, in 2015, jako narkoman, as a drug addict, uzależniony 8 lat, 8 years of addiction, od małego, from very little boy, chodzący z pustką w sercu, carrying the emptiness in his heart, i cały czas szukający coś nowego, and keep on searching for new things. I gdy dorastałem, and when I was growing up, to nic nie było w stanie wypełnić tej pustki. Nothing could fill this emptiness. Żadna religia. No religion. Dobre uczynki. Good deeds. Dobra twarz. Good face. Nic. Nothing. Ale w momencie, but in one moment, kiedy przedawkowałem, when I overdosed, to w moim sercu zrodziło się pragnienie, in my heart I had desire, zawołać do Jezusa, to call on Jesus. Słyszałem o Nim, I heard about Him. Myślałem, że jestem chrześcijaninem, I thought I was a Christian already. Ale byłem na dnie, but I was on the bottom of life. Więc jakiego ja Boga znałem, so what kind of God did I know? Który mnie ciągnie po dnie, the one that is taking me to the bottom. To nie ten Bóg. This is not this God. Kiedy zawołałem prawdziwie do Jezusa, when I really called to Jesus, to przyszedł. He came. Prawdziwy. The real one. Jezus Chrystus. Jesus Christ. Ten. The one. Który. That. Umarł za mnie. Died for my sins. Poniósł każdą patologię. Took all the pathologies. Każdy grzech. All the sins. Każdą chorobę. All sicknesses. Przekleństwo. All condemnation. Odrzucenie. Rejection. Potępienie. Everything. A po trzech dniach, after 3 days, zmartwychwstał. He was resurrected. I on dziś żyje. And he is alive today. I w momencie, and in the moment, przez akt wiary mojej decyzji, through act of my faith, oddałem mu swoje życie, and with my decision I gave my life to him, i narodziłem się na nowo, and I was reborn, born again, od wewnątrz, from the inside, na zewnątrz, out, i moje życie, and my life, diametralnie się zmieniło, changed completely, stałem się prawdziwie synem, I became a son, synem Boga żywego, the son of God alive, prawdziwie Boża miłość, really God's love, we mnie zamieszkała, truly started living in me, zostałem wypełniony Duchem Świętym, I was filled with Holy Spirit, nie żyję w martwych uczynkach, I do not live in dead religion, nie muszę się dziś starać, I don't have to try, udowadniać, or prove. Po prostu zostałem zaakceptowany. I was just accepted. Przez co? Through what? Przez to, że uwierzyłem. Through believing. Zastępczą śmierć. In death of Jesus. Jezusa Chrystusa. Of Jesus. Jeżeli w twoim sercu, if your heart, teraz, right now, jest takie samo pragnienie, jakie ja miałem, has the same desire that I had, to możesz. You can, przez krótką modlitwę, through short prayer, stojąc na tym miejscu, jakim jesteś, standing just even right now here, oddać życie Jezusowi osobiście, you can personally give your life to Jesus, jako osoba dorosła, like an adult, aby podjąć decyzję, musisz być świadomy, you have to be conscious to make decision, nie może nikt, no one can, podjąć decyzję za ciebie. No one can make the decision for you. To musisz zrobić ty. You have to do it yourself, consciously. Powiedzieć Jezus. Say Jesus. Ja znałem ciebie tylko z opowieści. I knew you from stories. Ale osobiście się z tobą nie spotkałem. But I never met you personally. Ja się modlę. I'm praying. Robię martwe uczynki. Doing good deeds. Myślę. Dead deeds. Thinking. Że przez to będę zbawiony. That I will be saved because of that. Ale nie czuję rezultatu. But I do not feel results.
Ja dziś chcę tego doświadczyć. I want to experience that today, ja Ci chcę oddać życie. I want to give my life to you. I uznać Ciebie. And jako swojego Pana i Zbawiciela. And proclaim you my Lord and Savior. To jest takie proste. This is just so simple. Musisz tylko podjąć decyzję. You just have to decide. I prawdziwie się narodzić. And truly be reborn. Z Bożego Ducha. And Spirit. Jeżeli tego chcesz, to tutaj podejdź. If you want this, come here. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, if you want to get i zostań. To know more, come here, come near and just stay. Bo to wszystko jest prawda. Because all of that is true. Amen. Amen. Chwała Ci. Ty jedynie mieszkasz w sercu mym. Jeszcze ziemi. Ty jedynie mieszkasz w sercu my. O, mój jedyny i najmilszy Jezus. Wiem, że wkrótce przyjdziesz po mnie Ty. O, Ty nieba Pan i Zbawca całej ziemi. Wyższą Ciebie.